dniu wczorajszym odbył się drugi turniej profilaktyczny o Puchar Burmistrza Dzierżgonia, połączony z Międzynarodowym Dniem Bez Przemocy. Impreza rozpoczęła się barwnym korowodem ulicami naszego miasta. Uczniowie wraz z burmistrz Dzierżgonia Jolantą Szewczun i pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przemaszerowali do Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Dzierżgoniu, gdzie rozpoczęły się zmagania piłkarskie o Puchar Burmistrza. Naszym zadaniem jest wprowadzenie w taką aktywność sportową jak największej grupy naszej młodzieży, naszych dzieci. Chcemy zapobiegać, a nie później walczyć z uzależnieniami, z komputerami, iPhone'ami, alkoholizmem, narkomanią czy przemocą. Generalnie chcemy mocno naszą młodzież zachęcić do uprawiania sportu i dzisiejszy dzień to dzień wielkiej zabawy, dzień piłki nożnej, z tego oczywiście Dzierżgoń jest siłą i dzisiaj się bawimy z wszystkimi dzieciakami z naszej gminy na naszym turnieju. Także myślę, że to będzie fajny dzień do spotkań, ale też i do promocji profilaktycznych działań, które tutaj bardzo szeroko preferuje nasz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Sztumie już od najmłodszych lat starają się dzieciom uświadamiać wszystkie zagrożenia. Oczywiście to jest zróżnicowane, do małych dzieci są poruszane inne tematyki, wśród dzieci starszych jest między innymi poruszany bardzo szeroko rozumiany temat uzależnień. Są to spotkania profilaktyczne, dzięki tym spotkaniom młodzież bardziej jest uświadomiona pod tym kątem. Mamy na swoim wyposażeniu alko i narkogogle, dzięki którym młodzież może sobie uzmysłowić, jak zachowuje się taka osoba pod wpływem narkotyków bądź pod wpływem alkoholu. Wtedy sobie zdają sprawę na własnym doświadczeniu, że wcale ten świat nie jest postrzegany tak, jak im się wydaje. Myślę, że te spotkania profilaktyczne są bardzo ważne, bo prowadzimy je zarówno przez policjantów z pionu prewencji, jak i przez policjantów z posterunków, jak i z Wydziału Kryminalnego. Pomagają dostrzec młodzieży, jakie to jest wielkie zagrożenie i jak sobie z tym radzić.